Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności o której godzinie oglądacie ten materiał. Ja jestem Liduch, a to jest krypta TV i witam was w kolejnym odcinku szybkiej piątki, czyli luźnej serii, w której odpowiadam na wasze pięć pytań dotyczących świata fallouta. No to jedziemy. Jakie są stopnie wojskowe w RNK, Legionie Cezara oraz Instytucie? Siły zbrojne Republiki Nowej Kalifornii używają takich samych stopni wojskowych jak przedwojenna armia Stanów Zjednoczonych, oczywiście poza takimi formacjami jak Strażnicy Nowej Kalifornii. Oni mają swoje struktury, swoje stopnie. Zresztą nie jest ich dużo, są to Strażnik Rekrut, Strażnik oraz Strażnik Weteran. Najwyższym stopniem znanym Strażnikiem RNK jest szef Hanlon. Natomiast hierarchia Legionu wygląda tak, w kolejności od najmniejszego stopnia do najwyższego. Rekrut, Legionista, Weteran, Dekanus, Centurion, Legat i na końcu Cezar. Są też specjalistyczne rangi takie jak Zwiadowca, Odkrywca, Zabójca czy Frumentarii, których miejsca w hierarchii tak naprawdę nie znamy. No i nie zapominajmy o Pretorianach, oni są raczej wysoko w hierarchii Legionu. A co do Instytutu, to nie jest jakaś organizacja wojskowa, by istniały w niej stopnie. Na czele Instytutu stoi dyrektoriat, którym zarządza dyrektor. Syntki raczej nie mają rang, są po prostu mięsem armatnim dla armii Instytutu. Co prawda, dzielą się na patrolowce czy tam inne wynalazki, aczkolwiek nie wydaje mi się, by Instytut traktował jedne syntki lepiej od drugich. Wszystkie są raczej równe w prawach oraz obowiązkach wobec organizacji. Najwyżej w hierarchii syntków instytutu mogą stać jedynie łowczy. Wyspecjalizowani zabójcy tak świetni, że trasa dziwi się, że zabiłeś jednego, a pod koniec gry zabijasz takich dziesiątki. No chyba, że strzymasz z instytutem, to wtedy nie. Czy w uniwersum Fallouta istniała gildia Kupiecka, coś w stylu Hanzy w serii metro? Można tak powiedzieć, no ale tak, istniało kilka takich gildii. W Fallocie nazywa się to kompania karawaniarska. Zresztą było ich pełno, począwszy od małych, po wielkie korpo takie jak karmazynowa karawana, wszędobylscy handlowcy czy też kupcy wodni. I tak się złożyło, że wymieniłem ci trzy największe. W zasadzie takie organizacje działają w każdym zakątku pustkowi, gdzie istnieje jakaś cywilizacja. Czy w Fallout 4 są lesbijki? O tak, uwielbiacie takie tematy: geje, lesbijki, osoby homo. No tak, bo to takie śmieszne. Heh, no bo wiecie co oni robią. Ruchają się, nic poza tym. Zwykle pytania tego typu pomijam, no ale dobra. Co prawda w Fallout 4 nie mamy zadeklarowanych lesbijek, aczkolwiek grając z kobietą, możemy wdać się w romans z postaciami takimi jak Piper, Kate, Magnolia czy też Curie, która raczej jest robotem, jednak posiada ona osobowość kobiecą. W zasadzie wszystkie postacie, z którymi możemy nawiązać romans w czwórce, są biseksualne, dlatego możemy nawiązać z nimi romans grając zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Czy w świecie Fallouta są osoby, które nie wiedzą o wybuchu wielkiej wojny? Oczywiście, że są. Znaczy się tak, zacznijmy od tego, że wielu mieszkańców Pustkowi nie wie o wybuchu Wielkiej Wojny. Nie wiedzą, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda i że kiedyś było zupełnie inaczej. Pokolenia mieszkańców Pustkowi rodziło się i umierało na skażonej promieniowaniem pustyni, po prostu nie znając innego świata, innego życia. Byli oni odcięci od informacji. Walczyli o przetrwanie codziennie i mało co obchodziła ich historia świata. Przekazy ustne zresztą z czasem zaczęły zmieniać prawdę. Jedynie organizacje takie jak Uczniowie Apokalipsy, Bractwo, RNK, Enklawa czy Instytut pamiętają wciąż, co tak naprawdę się stało. Która z frakcji w Falaucie posiada najsilniejszą armię? Jestem skłonny rzucić stwierdzenie, że Republika Nowej Kalifornii, po pierwsze, ma największą armię na pustkowiach i największy potencjał ludzki. Po drugie, ma masę zaawansowanego technologicznie sprzętu, w tym pancerze wspomagane oraz latacze zdobyte na enklawie, a także cały czas zdobywają coś w trakcie walk z bractwem stali. Tak naprawdę w grach nie widzieliśmy prawdziwej siły Republiki. Jej wojska na mochawe to zaledwie niewielkie siły, pozbawione zaopatrzenia. Prawdziwy potencjał RNK jest na razie ukryty przed naszymi oczyma. No dobra, było pięć pytań było, to pod tym odcinkiem możecie troszkę się wysilić i pozadawać jakieś trudniejsze pytania, nad którymi będzie trzeba dłużej pomyśleć. Być może kolejny odcinek poprowadzi ktoś inny, być może ja, więc liczę na Waszą wyobraźnię. Zobaczymy. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć.